Gustaw Ehrenberg. Urodził się 14 lutego 1818 roku w Warszawie. W 1817 roku Helena Rautenstrauch, 27-letnia piękna kobieta, nawiązała romans z carem rosyjskim Aleksandrem I. Owocem tego romansu było dziecko, czyli nasz bohater Gustaw Ehrenberg. Mąż Heleny, Józef Rautenstrauch, kiedy dowiedział się o całej sytuacji, nie chcąc uznać dziecka, wziął z nią rozwód jeszcze przed narodzinami Ehrenberga. Jako dziecko pozamałżeńskie został oddany na wychowanie do rodziny rosyjskiego dyplomaty barona Osipa Morenheima. W wieku 15 lat, po skończeniu liceum warszawskiego, podjął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3 lata później, w 1836 roku, przystąpił do Tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Młodzieńczą twórczość Ehrenberga cechuje gorący patriotyzm i radykalizm społeczny. To wówczas powstała jego najsłynniejsza pieśń „Gdy naród do boju”. Posłuchajmy, jak tą pieśń śpiewają współcześni socjaliści na ulicach Łodzi. O cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdany. O cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz kiombratnią zbyzgany. Tak waszym był syn. Jeszcze jeden przykład twórczości Ehrenberga z tego czasu. Boże Narodzenie. Bóg się rodzi, moc truchleje, hymn żalu wznoszą narody. Piosenkę pomsty lud już pieje, piosenkę zemsty i swobody. Ach, to Maria w bólach rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Niebo czarno się zachmurza, żałobne płacą dziewice. Nad ojczyzną wisi burza, a wśród burzy błyskawice. Ach, to Maria w bólach rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. We krwi ludu tyran brodzi, opiekuńcze widzisz duchy, już piękniejsze słońce wschodzi, wnet opadną z nóg łańcuchy. Ach, to Maria w bólach rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Ale Ehrenberg nie tylko pisze gniewne wiersze, w których potępia wszystkich, którzy jego zdaniem stoją na drodze do niepodległości ukochanej ojczyzny, ale również o tą Polskę, niepodległą, wolną, walczy. Po raz pierwszy został aresztowany w 1836 roku. Miał zaledwie 18 lat w Krakowie. Po miesiącu odzyskał wolność. Powrócił wtedy do Warszawy, gdzie założył filię Stowarzyszenia Ludu Polskiego. W marcu 1837 roku został aresztowany po raz drugi i poddany 5-miesięcznemu śledztwu. Nie wydał nikogo. Został skazany na wcielenie do wojska. Namiestnik Paskiewicz jednak wyroku nie zatwierdził. Pamiętał o tym, kto był jego ojcem. Poeta został łaskawiony. Ehrenberg powrócił do intensywnej działalności spiskowej. Aresztowany po raz trzeci w czerwcu 1838 roku, został skazany na karę śmierci. Jednak wyroku nie wykonano. Karę śmierci zamieniano na bezterminową katorgę. Po raz kolejny za grobu pomógł ojciec. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.